Wstydzimy się wtedy, kiedy są to na szczęście incydentalne przypadki. Któryś z funkcjonariuszy naraża na szwank dobre imię i honor formacji munduru, który nosi na ramionach. I tak samo było nam wstyd wtedy, kiedy opinię publiczną zelektryzowała informacja o wyjątkowo urągających warunkach sanitarnych tutaj w tej szkole. Więc te wszystkie działania, które są podejmowane przez kierownictwo służby, są możliwe dlatego, że niwelujemy i nadrabiamy wieloletnie zaniechania ze strony nas, polityków. Minister MSWiA przedstawił komendantom wojewódzkim plany modernizacji polskich służb, w którego ramach do 2020 roku do wszystkich służb mundurowych podległych MSWiA przekazane zostanie ponad 9 miliardów złotych. Pieniądze te będą wykorzystywane m.in. na doposażenie służb oraz remont lub budowę niezbędnego zaplecza dla funkcjonariuszy. Poruszone zostały także kwestie dotyczące bezpieczeństwa. Po spotkaniu z komendantami Joachim Brudziński zwiedził budynek Pilskiej Szkoły Policji.